Witam Państwa serdecznie podczas naszego kolejnego spotkania z instrumentami klasycznymi, z instrumentami, które swego czasu odcisnęły duże piętno na historii muzyki rozrywkowej. No i dzisiaj z niekłamaną przyjemnością w końcu sięgam po instrument strunowy. Chociaż wygląda to jak zwyczajna gitara, tak naprawdę nie do końca tą gitarą jest. Wprawdzie można jej używać jak zwyczajnego instrumentu sześciostrunowego, ale to tak naprawdę jest kontroler. Kontroler syntezatora gitarowego, który jest tutaj na dole przede mną. Dzisiaj mam dla Państwa no, absolutną klasykę. Roland GR300 razem z gitarą Roland G505. Aby opowiedzieć historię, skąd w ogóle pomysł na taki instrument, no, trzeba cofnąć się do lat 70. Wtedy firma Roland i nie tylko firma Roland postanowiła, aby syntezatory to nie były tylko i wyłącznie instrumenty dla klawiszowców, dla ludzi grających na instrumentach klawiszowych, no ale też zaczęło się szukanie nowych odbiorców. Pojawiły się syntezatory perkusyjne, o czym opowiadałem przy okazji perkusji Simonsa czy automatu perkusyjnego Lindrum. No ale także producenci doszli do wniosku, że właściwie to gitarzyści chyba też powinni mieć możliwość skorzystania z syntezatorowych brzmień. I jeszcze w latach 70. pojawiła się gitara, to był model, zdaje się, GR500. Pierwszy model tego typu gitary od firmy Roland. Ona wyglądała troszeczkę inaczej niż ta, którą trzymam dzisiaj w ręku. Bardziej przypominała takiego standardowego Gibsona Les Paula. Cały mózg tego urządzenia też był troszeczkę większy, inny na statywie. Ale no niestety jeszcze wtedy technologia nie była na tyle rozwinięta, by zainteresować wszystkich gitarzystów, zainteresować szerokie grono odbiorców. Dlatego prace trwały nadal. No i sytuacja zmieniła się wraz z nastaniem lat 80. Takim przełomowym momentem było chyba, gdy Pat Metheny wszedł do jednego ze swoich ulubionych sklepów z instrumentami, no i zobaczył właśnie taką niebieską skrzyneczkę. Wtedy szukał różnych rozwiązań, które pozwoliłyby mu rozwinąć jego możliwości gry na instrumencie, możliwości kreowania nowych brzmień. No i dosyć szybko zakochał się w tym urządzeniu, do tego stopnia, że Pat Metheny do dzisiaj używa właśnie syntezatora gitarowego GR300 firmy Roland. Bardzo charakterystyczne brzmienie tego artysty, przede wszystkim na przykład na płycie Off-Ramp, ale do dzisiaj używane to właśnie syntezatory gitarowe firmy Roland. To, co wpłynęło na sukces tego urządzenia, to przede wszystkim fakt, że do dzisiaj chyba pozostaje najszybciej reagującym syntezatorem gitarowym. Bierze się to z tego, że to jeszcze czasy sprzed cyfrowej obróbki dźwięku. To jest urządzenie w 100% analogowe. Nie ma MIDI, nie ma presetów, w związku z tym i cała technologia jest szybsza i przez to reakcja na zagrany dźwięk jest dużo szybsza nawet niż w tych syntezatorach, które powstały nieco później. Jeżeli chodzi o firmę Roland, na początku myśleli o tym, by po prostu zaoferować gitarzystom swoje instrumenty,
Tych modeli było kilka. Dzisiaj, jak wspomniałem, mam ze sobą G505, czyli taka gitara przypominająca standardowego Stratocastera. Zresztą, ponieważ firma Roland nie produkowała sama instrumentów, tylko zlecała w fabryce w Japonii i była to ta sama fabryka, która w tamtym czasie robiła japońskie Fendery, Stratocastery, więc sam instrument już z siebie jest bardzo ceniony, bardzo dobrze brzmiący. Wielu muzyków tak naprawdę w tamtym czasie zainspirowało się takim rozwiązaniem. Taką gitarę, dokładnie taką, nawet w takim samym kolorze. Używał swego czasu Steve Rothery z grupy Marillion, album Fugazi na przykład. Pierwsze dźwięki, utwór Assassin, to właśnie na takim zestawie Steve zagrał. Potem także używał takiej gitary, nagrywając album Misplaced Childhood, czyli utwór Kaylee, największy przebój grupy Marillion, to także tego typu gitara. Dosyć zabawne zresztą, że akurat ten instrument miałem okazję zakupić kiedyś w Londynie, w dniu, w którym wybrałem się na koncert Kate Bush, na którym spotkałem Steve'a, więc było coś metafizycznego w powietrzu. No i wróciłem z Londynu z tą gitarą. Chwilę później dowiadując się, że pierwszym jej właścicielem był Paul Rodgers, muzyk znany m.in. z grupy Free, Bad Company, a także współpracownik Briana Maya i Rogera Taylora w projekcie Queen plus Paul Rodgers. Jeżeli chodzi o innych muzyków w tamtym czasie, na pewno i gitarzysta Genesis, Michael Rutherford, także, a może przede wszystkim, Robert Fripp i Andy Summers. To byli muzycy, którzy w tamtym czasie bardzo mocno zainspirowali się takimi brzmieniami. Słuchać to na płycie The Police Ghost in the Machine, ale także na płytach King Crimson z lat 80. Obaj panowie zresztą, bawiąc się takimi zabawkami, nagrali również wspólnie dwie płyty. No, taka ciekawostka tak naprawdę dla sympatyków różnych rozwiązań, bo muzycznie to były po prostu takie miniatury, które przynosiły proste melodyjki, ale jakże pięknie pokazujące możliwości tego instrumentu. No dobrze, przejdźmy może do konkretów, na czym w ogóle polega ten instrument, na czym, co kreuje jego brzmienia. Jak wspomniałem, to jest syntezator. Syntezator taki sam jak klawiszowy, więc jest oscylator, który generuje dźwięk poddawany różnym modyfikacjom przy pomocy filtrów. Każda struna ma oddzielny swój generator dźwięku. Aby to współgrało z tym urządzeniem, gitara jest wyposażona w taką specjalną przystawkę tutaj przy mostku. I to właśnie ta przystawka przekazuje informacje do tego urządzenia, jaki dźwięk został uderzony, jak mocno, jak długo wybrzmiał i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o możliwości brzmieniowe, no tutaj w tym konkretnym przypadku wiele możliwości nie ma tak naprawdę. Jest jedno proste brzmienie, które jest punktem wyjścia, coś w tym rodzaju. A więc taki pad metyny połączony z Robertem Frippem. Co można było z tym zrobić? Oczywiście bawić się filtrami, więc zmieniać różne natężenie jasności brzmienia, że tak się wyrażę. Dodatkowo z jednej strony można było użyć podstawowego, takiego pojedynczego brzmienia, ale także rozbudować się o drugą warstwę, a nawet przesunąć o oktawę, dodając albo przesuwając całe brzmienie, albo dodając, tak jak w tym momencie, drugie dodatkowe. Jeśli chodzi o ten akurat konkretny model i te wczesne gitary Rolanda, one miały jeszcze jedną całkiem sympatyczną przypadłość, a mianowicie przy pomocy syntezatora i gitary można było używać tak zwanego syntezatorowego distortiona przez steru. W związku z tym właśnie na płytach King Crimson z lat 80. sporo tego brzmienia zostało użyte. Charakterystyczne, bardzo oryginalne. Kilka jeszcze innych rozwiązań ciekawych i oryginalnych dla tego typu gitary. A, no zapomniałem wspomnieć, że oczywiście można łączyć te wszystkie brzmienia w jedną całość.
na przykład tego typu rozwiązanie. Różne modyfikacje brzmieniowe też wchodziły w rachubę. To jeśli chodzi o takie podstawowe rozwiązania. Wszystko oczywiście trzeba było stroić ręcznie, więc nie wystarczyło nastroić gitary samej w sobie. Każdy oddzielny element trzeba było też nastroić tutaj przy pomocy pokręteł. To niestety było dosyć trudne, no bo te instrumenty analogowe miały to do siebie, że się rozstrajały. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Wystarczyło dotknąć jednej ze śrubek, by pojawił się efekt typu vibrato. Jeśli chodzi o firmę Roland i jej rozwiązania związane z gitarami, syntezatorami gitarowymi, wydawało się w połowie lat 80., że ten rynek będzie się rozwijał bardzo prężnie. Okazało się, że jednak jest to specyficzny odbiorca i trzeba było poczynić pewne modyfikacje, dostosować to wszystko do wymogów kolejnych pokoleń muzyków tak naprawdę. I tak sobie pomyślałem, że skoro dzisiaj, no sięgnąłem, nie ukrywam, po instrument, który cenię i używam najczęściej, to pozwolę sobie podzielić nasze spotkanie na dwa odcinki. Dzisiaj ten klasyczny syntezator gitarowy, a w następnym odcinku opowiem Państwu, jak rozwijała się ta technologia, no i do czego, do jakich kształtów doprowadziła nas firma Roland w połowie lat 80. Dziękuję serdecznie Państwu za dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście do komentowania, do inspirowania, jakie instrumenty chcieliby Państwo jeszcze usłyszeć i obejrzeć ich instrukcje obsługi, taką prostą w naszych podcastach. Zapraszam serdecznie, no i oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału.